Więc 2 lata temu w zimę stwierdziłem, a wezmę, obczyszczę progi i sobie je na nowo zakonserwuję. I od tego się zaczęło. Dobra, odwróć się tu do mnie. Pierwsze moje podstawowe pytanie. Dlaczego Transporter T4? To była taka akcja, że mój tato kiedyś stwierdził, że kupmy Transportera. No. Bo mi się przyda do wożenia motocykli. Ja stwierdziłem, że to jest spoko opcja. No i tak się zaczęły poszukiwania. Okej, a powiedz mi, jakie jest w ogóle zastosowanie tego auta w twoim życiu? No jest to moje daily, jeżdżę sobie na co dzień, wożę nim motocykle, także ogólnie to jest to taka fura do wszystkiego, ona na siebie ma zarabiać, mam wozić wszędzie moją dupę i tyle w sumie. No, co byś tu jeszcze chciał zmienić? Jest parę detali. Znaczy, nie pasuje mi wysokość tego auta. Najchętniej bym chciał tu pneumatykę. Propsujemy. Parę jakichś smaczków typu właśnie kierownica. Bo chciałbym mocno tutaj wrzucić kierę od Golfa R32 czwórki. No i jakieś już naprawdę takie drobnostki, które mnie irytują. Typu jeszcze lepiej można by to wyciszyć. Parę rzeczy by się jeszcze znalazło. Rozumiem. A, ile masz w ogóle to auto? 4 lata. No, bo 2 lata teraz stało, się budowało. Czy to jest twoje pierwsze auto? No nie, w sumie nie. Co jeszcze miałeś? Oj, ale to są jakieś tam, wiesz... Rozumiem, to jest pierwsze poważne auto, pierwszy poważniejszy projekt. Znaczy, no ja tego nie nazywam projektem, więc dla mnie... A jaka jest, No właśnie, dawaj. To tam są projekty, a to jest po prostu auto, które jest stare, ale chciałem, żeby jeszcze mi trochę posłużyło i ładnie przy tym wyglądało. No totalnie nie rozumiem, czym to się różni od projektu, nie? Ale okej. Okay. No właśnie projekt to jest już skupianie się na detalach i dopracowywanie tak mocno fest wszystkiego po kolei. No przecież ty to właśnie robisz. No nie, nie, wiesz, tu jest dużo takich rzeczy, które nie są do końca dopracowane, które można by zrobić 100 razy lepiej i... Nie, nie, to ty mówisz o projektach takich, kurwa, z najwyższej półki, tak, a nie musi zawsze... To jest wtedy projekt. Nieprawda, wiesz, gruz może być projektem, nie? Jeśli wszystko na co cię stać, to BMW za 3000, no to jest twój projekt, no i koniec, kropka, no. Okej, okay, no wiesz. To jeżeli tak to rozumiemy, no to dobra, to może... To jest to projekt, super. Powiedz mi, co on ma na sobie w ogóle? Co tam nałożyłeś? Bo to nie jest Raptor. To jest Raptor. To jest Raptor. A czemu akurat Raptor? Raptory się wrzuca głównie na fury, które będą działać w terenie i ostro będą jechane. A twoje będzie? A moje nie będzie ostro jechane. Z tym się wiąże w sumie całkiem inna historia. Jak szukałem tej T4, znalazłem właśnie ją na ogłoszeniu. Była w czarnym macie. Stwierdziłem, że w sumie jakby ją jeszcze okleić w nasze logo, wrzucić felgę, posadzić ją na glebie, to wyglądałoby ciekawie. Jedziemy, kupujemy, pojechaliśmy i dopiero na miejscu okazało się, że ona jest w strukturze. Ja taki załamany, kurde, przecież tu żadna naklejka się nie będzie trzymać. Ale jako, że właśnie zbiliśmy cenę z 12 tysięcy na 6 tysięcy, to mówię... I przepraszam, co? Potem cała stylistyka została zrobiona pod tego Raptora. Miało być Mad Maxowo i w tym czarnym stylu. Nie chciałem żadnych tam dodatków kolorowych. No i jako, że później stwierdziłem, że już blacharka ma parę niedoskonałości, a zacząłem robić wszystko po kolei w tym aucie, stwierdziłem, że no trzeba go drugi raz polakierować całego.
No i że nic innego mi już tutaj nie pasuje niż Raptor, więc walimy drugi raz Raptora. Ostro, jak się szlifowało Raptora? Zajebiście. Tak? No to były chyba 3 albo 4 dni ostrej jechanki. Pozdrawiam kolegów, którzy kurna to robili. No, jechanie Raptora wygląda tak, że... Jaki papier zaczynasz, od jakiego? Jaka gradacja? Znaczy tak, ja mówię, chłopaki, jak weźmiecie 180, to damy radę. Skończyło się na 40 i to było tak, że to Raptor zdzierał papier, a nie papier zdzierał Raptora. No to brzmi jak właśnie reklama Raptora. Dobra, to teraz powiedz nam szybkie liczby. Jaki litraż, jaka moc? 2,5 TDI, w tej chwili około 200 koni. Mhm. Nie pokażę wykresu, bo nie mam, bo dopiero tak naprawdę auto zostało świeżo złożone na tej hybrydzie, na tych wtryskach, tym kulerze, wydechu i całej reszcie. Czyli właściwie ty już rozłożyłeś i złożyłeś całe auto, tak? No, więc 2 lata temu w zimę stwierdziłem, a wezmę, obczyszczę progi i sobie je na nowo zakonserwuję. I od tego się zaczęło, że stawiłem na progi, potem jak już byłem pod spodem, mówię, to już w sumie dziurka jest w tym oryginalnym wydechu, to już zrobię wydech, to jak zrobię wydech, to trzeba już dyfuzor i fajnie puścić wydech, jak zrobiłem wydech, to zaczęło dymić na przelocie, bo już turbo mi ten właściciel mówił, że jest do wymiany, a ja na nim jeszcze jeździłem 2 lata. No ale przecież 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, więc nie będę wstawiał serii, wrzucę hybrydę. Tylko że wtedy nie wiedziałem, że hybryda wiąże się z tym, że muszę wrzucić duży kuler i w sumie duże wtryski i mapę nową. I jak zacząłem dłubać tu już z kulerem, no to mówię, kurczę, ta komora nie wygląda za ciekawie, w ogóle tu jest rdza, tego trzeba się pozbyć, ale jak zacząłem czyścić, to stwierdziłem, że tam trzeba kilka elementów powycinać. Jak wyciąłem pod maską kilka elementów, to stwierdziłem, że już budę mam pociętą, więc nadkole wytnę, progi wytnę, podłogę wytnę, powstawiamy wszędzie nowe elementy. Mordo, to w ogóle nie jest projekt. W ogóle. No. Zero. I jak zacząłem robić to już wnętrze miałem wydarte, mówię, a to jak już mam wnętrze rozebrane, a chciałem mieć zawsze czarną deskę, bo w serii nie wychodziła, to rozbiorę całe wnętrze, polakieruję wnętrze. Złożyłem polakierowane wnętrze, mówię, te fotele oryginalne tu już nie pasują, a kupiłem pół roku wcześniej te Recaro i mówię, fajnie by było je już wrzucić, więc dokupiłem boczki z Multivana, to wszystko oddałem do tapicera, do obszycia. O gościu. Pochwaliśmy i wtedy stwierdziłem, że no jak już tutaj kabina jest zrobiona, to trzeba zrobić jeszcze całą pakę, więc paka też poszła cała do wygłuszenia, obiliśmy ścianki, dorobiliśmy w ogóle zabudowę. Obiliśmy to wszystko, dorobiliśmy LEDy, żeby to już fajnie się motocykle tam ładowało i tak już poszło i potem całość w Raptora jeszcze raz. No, mordy, to nie jest projekt, pamiętajcie. Dokładnie. No dobra, słuchaj, już mi chyba wszystko co... A, jeszcze powiedz kółka, bo kółka są genialne, opowiedz mi coś o nich. No koła to jest Radiate, 19 calach. Przód mamy 8,5 cala szerokości, tył mamy 10 cali. Także fajnie, bo wszystko weszło nam w oryginalną budę. No dobra, jeszcze płynnie przejdźmy do przyczepki, która też ma coś podobnego. Przyczepka to już ma koło takie mocno customowe. Znaczy mocno to może za dużo posowiedziane, po prostu customowe. Niekupne, zrobione od podstaw, nasza koncepcja własna, mniej więcej właśnie stworzone pod tego busa, pod ten zestaw, bo to już od samego początku tak miało się prezentować. Miało być czarne moto na długim wahaczu, czarna przyczepa i czarny bus i to wszystko miało tworzyć spójną całość i wydaje mi się, że i to tak wygląda. Tak. Jest mocno tak USA. Bardzo zajebisty zestaw. A przyczepka? Jaka jest historia przyczepki? Historia przyczepki jest taka, że w sumie to była u nas od nowości i stwierdziłem, że no jest to zwykła przyczepka budowlana, z której nie korzystamy, więc zrobię z niej sobie taką motocyklową. Wyrzuciłem wszystko, co zbędne, wyczyściliśmy wszystko, wymalowaliśmy, poskładaliśmy ją od nowa, dorobiliśmy parę elementów. To nie jest projekt. No to tylko przyczepa. Dobra, dziękuję ci bardzo za opowiedzenie o swoim zestawie, bo kurwa jest dojebany. A wy zobaczcie, co ten chłop potrafi z tym wszystkim robić. I patrz, dopiero pierwszy samochód przejechał. No. Będzie zimno. Dobra, jak to robimy? Co? Jak to robimy w ogóle, żebyś wiedział co... Ruszamy. No. Jedziemy. Tak. Palimy.
Tak. I kończymy. Tylko że, wiesz, chciałbym zrobić film i zdjęcie i to jest problem. Dobra, najpierw zrobimy film, potem zaczniemy się martwić. Jak szkoda ci zawsze opon, to ma ci nie być szkoda opony. Ma być kurwa jarane. Szósty bieg. Jedziemy chyba. Adam, pościeliłem ci. O, dziękuję bardzo. Pięknie. Co nie? Dopali się, dopali. Ja bym powiedział, że chyba optymista. Tak, co nie? Nie ma to jak wszystko idzie zgodnie z planem, nie? Dobra chłopie, skakuj. Czy to się stało? Koniec? No. Pierdala powietrzem ją. I to tak kurwa jakoś dość mocno. Tak, widzę. To co, na pakę chcesz tu wrzucać? A daleko mamy? Na 850 metrów dopiero zawracamy. Tak, i cała droga powrotna. To co, ładujemy? Ziomuś, fajną M2 masz. Dzięki. Coś tu zakręcisz? Dawaj, dawaj, na odjazd. Tylko tak z dymem.